Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj dojechaliśmy do kolegi Jana Bochenczaka, do Pyzówki. Tutaj się mieści wspólny gołębnik Giewont. A zobaczmy, widzę, o przy okazji, tutaj widzę, Jasiu ma z ostatniej naszej tutaj akcji ludzki gest, podziękowanie dla kolegi Jana. Tego to pierwszy raz widzę. Teraz widzimy Jakuba Błaszczykowskiego, zdjęcie z autografem, jak również z fundacji podziękowanie za wpłatę cegiełki na rzecz właśnie tej fundacji. A dzisiaj tutaj przyjechaliśmy do kolegi Jana też podowiedzieć się, jak będzie w przyszłym roku wyglądała tutaj sprawa z wspólnym gołębnikiem, jakie rywalizacje, czy jakieś nowe konkurencje wprowadza. No to po prostu, co się tutaj będzie zmieniało w stosunku do lat poprzednich. Proszę bardzo, Jan. Witam wszystkich kolegów oraz koleżanki. No troszeczkę się jednak pozmienia w tym roku. Między innymi zacznę od tego, że tak, opiekę nad gołąbkami będę sprawował w tym roku sam osobiście. Później tak, rywalizacja też troszkę się zmieni. Wracam właśnie po prostu troszkę do tego początku założenia wspólnego gołębnika, gdy ta rywalizacja była też drużynowa. A co mnie skłoniło do tego? No powiem tak, no dużo hodowców po prostu... Różnie to bywały. Czasem finał wychodził tak w tym roku bardzo ciężki, no i w ogóle sezon ciężki. Czasem były te łatwe, szybkie. No i z reguły część hodowców narzeka, nie? Narzekają, bo po prostu albo ktoś mówi, dał gołębie na szybki lot na ten, a finał był na przykład ciężki lub odwrotnie. No i doszedłem do wniosku, żeby tą podstawową rywalizację właśnie zrobić drużynową. Myślę, że właśnie wyznacznikiem dobrej hodowli jest właśnie kilka gołębi, nie jeden gołąb. Wtedy na pewno, jeżeli ktoś odda sobie, tak jak załóżmy u mnie jest 7 gołębi drużyna i te 7 gołębi po prostu ktoś może sobie podzielić. 4 gołębie na dłuższy dystans, 3 na krótszy, czy tam odwrotnie, nie? I po prostu, jeżeli trafiają się takie loty szybsze, łatwiejsze, no to te gołębie, bo jeszcze właśnie chciałem dodać, że rywalizacja jest 7 sztuk drużyna, ale punktują tylko 3 gołąbki. Także gdy się trafi lot, powiedzmy, cięższy, mogą pracować te gołębie dłuższo dystansowo, a gdy lżejszy, te lżejsze. Ale przepraszam, jeśli przerwę, to są 3 gołębie, to znaczy, że ktoś chce wybrać? Seria jakby 7-3. Wybrać muszę? Nie, 3 pierwsze, które się zameldują. 3 najlepsze, które przylatują. Tak. 3 pierwsze, które przylatują. To jest tak, poszłem po prostu, mówiąc krótko, w takie zasady, jak jest w PZHGP, czyli wystawia hodowca drużynę, powiedzmy tam na lot serię 20 sztuk i punktuje mu tam powiedzmy 5 czy 7 czy tam 15, no to u mnie jest na przykład 7-3 i taka seria. I po prostu, no też nie szłem, żeby było na przykład 7-5, 7-7 czy jakoś tak, no bo wiemy, że na wspólnych gołębkach różnie bywa, czasem się trafi coś ciężej czy coś i też zdarzy się, że którymś hodowcy zgubią się powiedzmy 2 czy 3 nawet gołębie, no to dalej może walczyć, bo ma po prostu, jest jak większy jakby zapas, nie? I tak uważam, że to, no zobaczymy, no dużo hodowców podobało się im to, z tego co rozmawiałem. No, część właśnie była niezadowolona, ale uważam, że wtedy właśnie troszkę może to będzie bardziej sprawiedliwsze i uniknę tych właśnie takich po prostu, o, że o, nie trafiło, nie było pod moje gołębie, finał był taki czy siaki. No ta drużyna musi pracować 5 lotów, musi przez 5 lotów. Uważam, że to też jest wyznacznikiem dla hodowcy, jeżeli jego drużyna 5 razy fajnie zapracuje, zrobi wynik, wygrywa tą po prostu główną teraz nagrodę. Jeszcze rodzi mi pytanie, czyli po prostu, czy to też się przełoży na nagrody, to znaczy, że przesunięcie, że na tą rywalizację drużynową będzie tak, większa część nagród? Tak, tak. To właśnie na tą rywalizację drużynową będzie, to jest jakby główna rywalizacja drużynowa. Czyli jak to będzie wyglądało? W regulaminie mam tam pierwsze miejsce 40 tysięcy, drużynowe 30, tak, a trzecie bodajże 20. A nie? Finał wtedy dla najlepszego gołębia? Też finał 10 tysięcy dla pierwszego, który przyleci. Tak. Czyli troszeczkę inaczej jak było. Tak, rozłożyłem te nagrody, troszkę je skróciłem, ale znowu tych drużyn nagradzam jakby 13, bo trzech tych mistrzów po prostu zrobiłem nazwę mistrz Giewontu, wicemistrz Giewontu, no i tak jak i przodownicy. Wicemistrz i przodownicy. Tak, dokładnie. I żeby to tak, myślę, że hodowcy szybko to zrozumieją, bo to jest ta sama zasada, jak tak mówię, jak w PZHGP, nie? Ale chyba też w tym roku będziesz miał mniejszą troszeczkę obsadę, bo chcesz zrobić... To znaczy, się, tak, no mniejsza będzie obsada tych opłaconych gołębi, bo w zeszłym roku, no niestety ten sezon 2017 nie był szczęśliwy dla mnie i po prostu nawet te nagrody, które były przeznaczone, po prostu nie zostały rozegrane, nie? I te pieniążki zostawiłem, ja ich nie brałem do swojej kieszeni, bo to jest pula, którą przeznaczam na nagrody i ona po prostu, jeżeli nie została rozegrana w 2017, przechodzi na 2018. Zresztą miałem to w regulaminie, że nagrody po prostu są rozdawane zgodnie z tabelą, czyli po prostu z pozycją, którą gołąb zajmie. No i dlatego, że to zostały te gołąbki,
Postanowiłem też, znaczy nie gąbki, tylko te pieniążki, postanowiłem też tych hodowców, którzy po prostu no, los ich ciężko potraktował, na tym czwartym locie pogubili te gołębie, bo uważam, że ten lot był katastrofalny. Chciałem jakoś to zrekompensować moim uczestnikom i po prostu adekwatnie tam do zagubionych gołębi rozdawałem te gratisy. Było to przewidziane do 40% zagubionych gołębi. Co prawda czasem po prostu zaokrąglałem, w większości przypadków nawet to zaokrąglałem, no bo jeżeli ktoś zgubił dwa, wychodziło mu 80%, no to dostawał już jednego gołębia gratis. Także zrobiło się 200 sztuk tych gratisów, plus 500, które chcę przyjąć, max obsada 700 sztuk, nie? Będzie. I 500 tych, no i na dzień dzisiejszy mamy około 300 z hakiem, 350, także czyli jeszcze mamy gdzieś około 150 miejsc wolnych, także jeżeli hodowcy chcą, to zapraszam do rywalizacji. No wiem, że ten sezon był ciężki, no myślę, że poprzednie lata radziliśmy sobie dobrze, no ale no nie zawsze co roku wszystko się udaje, no niestety kiedyś coś czasem się wydarzy, no mam nadzieję, że kolejny sezon los trochę tutaj jeszcze, lepiej mnie potraktuje. Teraz jeszcze byśmy bardzo też chcieli apelować właśnie, bo tutaj wiadomo, że na wspólnych gołębnikach problemem na każdym jednym są te rodowody, żeby hodowcy no właśnie uzupełniali jak najszybciej, jak najwcześniej dawali od razu te rodowody, żeby tutaj można było tą dokumentację przygotować. Kolega Jan Bochęczak to i tak w sumie najlepiej sobie radzi, bo za hodowców często sam wypisuje rodowody na podstawie danych, które od nich dostaje, ale proszę mi wierzyć, że przy takiej dużej ilości jest to ciężko robić, dlatego że są te dokumentacje wcześniej przygotowane, to jest nam łatwiej. I w tym roku też będziemy tak chcieli zrobić, ja tutaj Janowi udostępniam taki program, ten nasz system, nasze hodowle i postaramy się tak zrobić, ażeby nawet możli hodowcy dostanie hasło, dostanie swój login i jeżeli nie będzie chciał od razu tutaj rodowodu dać, albo będzie miał czas, to będzie mógł wejść na stronę, sam sobie ten rodowód niejako uzupełnić i on zostanie. Także będzie nam wtedy dużo, dużo łatwiej to zrobić. I będzie co dzięki temu i gołąb, miejmy nadzieję, że uzyska lepszą cenę na licytacji, co się przełoży dla hodowcy większym wynagrodzeniem, ale też będzie łatwiej nam po prostu tutaj wszystko. Ja się właśnie dziwię, no bo naprawdę w ten sezon był ciężki, te gołąbki, które zostają, no to uważam, że naprawdę to już jest taka śmietanka. No co prawda nie ujmuję innym, mówiąc, że zgubiły się dziady, że tak brzydko powiem, bo naprawdę zgubiły się na pewno też dobre gołębie, bo sezon był ciężki, ale podejrzewam, że te, które zostały, to naprawdę były już górna półka, nie? I dużo hodowców niestety nie dostarczyło tych rodowodów, no ale jak wiemy, no większość pieniążków i tak dla hodowcy z tej aukcji jest, nie? W tym roku miałem podział 50% na 50%, ale ja pokrywam wszelkie koszty aukcji, zdjęć, wszystkiego, także czyste 50% trafia, bo ja sobie z tego już podatek, wszystko opłacam, trafia po prostu do kieszeni hodowcy. Także zachęcamy wszystkich, żeby po prostu bardziej uwagę zwrócić na to, żeby dostarczać tą dokumentację pełną, kompletną, żeby nam też jest łatwiej wcześniej przygotować to wszystko, kiedy mamy dokumentację wcześniej zrobioną, idzie to naprawdę szybko. No i szybciej wtedy giełda cała się odbywa, no bo hodowcy też się pytają właśnie, że a kiedy mojego wystawisz to tamto, no ja po prostu pierwszą kolejność zawsze gołębie z dokumentacją idą, a resztę no, po prostu czekam, no i to też w tym roku mieliśmy 60 gołąbków na tę aukcję, no a trwało to praktycznie ze 2-3 miesiące, no można by to było zrobić nawet w 3 tygodnie, co też się przekłada później na szybsze rozliczenie nagród wszystkiego, no bo wiadomo, że jeżeli giełdy nie były skończone, to nie będę po 2-3 razy się rozliczał z każdym hodowcą, tylko po prostu po zakończeniu aukcji, zresztą tak jak jest to w regulaminie, następuje rozliczenie i wszystko. No w tym roku już jest dosyć to szybko poszło, no nie zostało. Jeszcze wrócimy do jednego tematu, ile teraz w tym roku wynosi stawka za gołębia na przyjęcie tutaj? Właśnie, no jest 500 zł, czyli 100 zł mniej niż w zeszłym roku, no. Czyli mamy do obsadzenia jeszcze około 150 miejsc, także wszystkich zachęcamy do zainteresowania się tutaj kolegą gołębnikiem prowadzonym przez kolegę Jana Bochęczaka, tu w miejscowości Pyzówka, i gdzie zawsze sobie możemy też na ten finał przyjechać. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku on będzie taki bardziej obliczalny, w sensie, że pogoda nam umożliwi zorganizowanie takiego finału w taki dzień weekendowy, to by było najlepiej, bo wtedy hodowcy mają więcej czasu. Ja planowałem tylko ten liczny przybyt, no ale niestety jesteśmy, tak jak mówię, zakładnikami pogody. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w rywalizacji na WG Giewont w tym roku. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.